Sesja świetna, dlatego że było bardzo dużo przygód. Jak zwykle podczas sesji z Patrykiem, czyli fail safe, crashy spektakularne, awarie dronów, wszystko co się może zdarzyć w FPV, cała historia, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Następny temat, o którym chciałem powiedzieć, i to jest temat mocny. Uwaga, przygotujcie się. Tada! A mianowicie, wspólnie doszliśmy do wniosku z kolegami na bazie wielu wydarzeń, które miały miejsce i tego, jak rynek się rozwija, jesteśmy w niszy i to sporej, bo w Polsce lata może 250 tysięcy ludzi, może 300. Nie lata nas dużo, to jest bardzo mała działka. Podobne nisze istnieją, nie wiem, w świecie lotniczym czy w motoryzacyjnym, w określonych niszach oczywiście. Więc. Nie Jest nas mało stosunkowo. Wydarzeń jest niewiele. Zdarzają się od czasu do czasu pokazy albo targi, ale nie ma szału, jeżeli chodzi o wydarzenia. Ja byłem w zeszłym roku na zlocie u Maćka Gątka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, była super. I pomyślałem sobie na bazie warsztatów plenerowych, które prowadzę już, słuchajcie, rok, lat, a chyba z pięć. W tym roku organizowaliśmy pięć edycji warsztatów plenerowych, że warto byłoby zrobić imprezę na wyższym poziomie, w sensie większą imprezę. I wpadłem na pomysł, żeby zrobić dron fiesty. Czym ona się będzie różniła od zlotu? Zlot zwykle polega na tym, że przyjeżdżają ją ludzie siedzą, piją sobie browarki, jest tam parę atrakcji, ale ogólnie jest to towarzyska impreza. Natomiast ja chciałem pójść troszeczkę wyżej z poziomem i zorganizować Drone z wieloma atrakcjami i z zaangażowaniem wszystkich uczestników. Bo zwykle jest tak, że przyjeżdżamy, jeżeli ktoś jest towarzyski i ma śmiałość, to się wkręci w towarzystwo i się będzie fajnie bawił. Ale też widziałem po wielu ludziach, którzy byli tacy spokojniejsi, skromniejsi, że jednak. Rozmawiałem z wielu ludźmi, z wieloma ludźmi, naprawdę, że jednak ciężko było im ich zaangażować, że tak powiem, sprawić, żeby to oni się czuli bezpośrednio najważniejsi. I jest fiesta, którą chcę zorganizować, czy organizuję na koniec czerwca, to jest ostatni weekend czerwca, ma polegać na tym, że ludzie będą zaangażowani. Możesz sobie wybrać aktywności, czyli przyjeżdżamy. Plan jest ogólny taki, przyjeżdżamy w piątek, robimy integrację i sesję dla tych ludzi, którzy chcą, tak. plus ognisko i to jest mega fajna sprawa. Około 17 się to zacznie, w czerwcu jest jeszcze full czasu, bo to są najdłuższe dni, koniec czerwca. To jest 27-29. Następna rzecz jest w sobotę, mamy aktywności wyznaczone godzinowo, czyli mamy grafik aktywności. Jeżeli masz ochotę i latasz tylko, nie wiem, miniaczem albo RM. Albo mawikiem, więc możesz wziąć udział w wykładzie fotograficznym, na przykład fotografia z drona. Możesz wziąć udział w konkursie na zdjęcia, dostaniesz trzy obiekty i w ciągu dnia masz co zrobić. Możesz dostarczyć filmik z tego typu drona i będzie wieczorem rozstrzygnięcie na konkurs minutowy filmik i będziemy przeglądać na przykład 20 filmów wieczorem. I będą fajne gadżety jako nagrody dla mawikowców. To są takie przykładowe aktywności. Oczywiście ich będzie więcej, ale każdy, kto czuje się tylko w miniaczu, ma gdzieś FPV, bo mu się kręci głowa, błędnik mu nie pozwala, bo nie popełnia błędów żadnych, więc nie ma błędnika, więc nie będzie latał FPV, zostaje przy zdjęciach z miniacza, zawsze będzie miał okazję iść na wykład zawodowego, fotografa, chłopaka, który żyje z tego, dowie się wielu rzeczy obserwuję jak wygląda na przykład postprodukcja, jak kadruje ten, ten fotograf i tak dalej, więc fajna rzecz. Dla FPV, w zależności od tego, jak się specjalizujemy, czy wolimy long range, freestyle, cinematic, czy, czy racing. Takie będą też aktywności, tak będzie wyglądał grafik. I mam już zapisy, jest post dopięty. Możemy, możecie sobie zobaczyć. Kwestionariusz jest mocno rozbudowany, bo tam jest ankieta. Po co jest ta ankieta? Żebyśmy mogli od razu się dowiedzieć, jak wygląda nasze zainteresowanie. Jest fajny ośrodek, dlatego że jest w dobrym miejscu, jest blisko wszędzie, ale jednocześnie jest na uboczu i to jest też mega ważne. Jest to wydarzenie, w którym społeczność spotyka się, świętuje z wszystkie aspekty naszego stylu życia. Latanie, wyścigi, zdjęcia, filmy, rozbijanie, naprawianie, loty w FPV, akrobacje, wspaniała zabawa na świeżym powietrzu, a przede wszystkim super rybki. No tak, bo ludzie są, słuchajcie, najważniejsi, tak? I takie wydarzenie się pamięta. I teraz warunkiem jest oczywiście wpłata, wykupienie i rezerwacja miejscu. Co? Mamy trzy terminy, słuchajcie, bo mamy termin. Pierwszy do końca grudnia, do końca marca, i później po, pierwszym, po 31 marca mamy ostatni termin. To są ceny, które zawierają noclegi i pełne wyżywienie, czyli w każdym przypadku jest to wartość trzycyfrowa. Nie mamy tutaj takiej sytuacji, żebyśmy wychodzili poza e, trzy cyfry. Biorąc pod uwagę, że mamy w tym noclegi, pełne wyżywienie, atrakcje, gadżety, zajęcia, obiekty latające, jeżdżące, e, wykłady. I inne atrakcje, o których jeszcze nie powiem, także uważam, że to jest fajna wartość, i starałem się długo pracowałem, żeby w ogóle stworzyć taką wartość, bo ośrodki, one są zainteresowane na sprzedaż, i to, i to grubą sprzedaż. I jak mi powiedziała jedna kobieta, na przykład kwotę, jaką muszę wpłacić, żeby zarezerwować ośrodek, to mi momentalnie szczęka opadła. Mówię: ui! To była kwota, gdzie można kupić sobie stare, fajne, używane auto za rezerwację miejsc, ale znalazłem ośrodek życzliwy który ja uważam, że jest świetny na, na to, osoby, które były na warsztatach plenerowych u mnie, tam gdzie lataliśmy na poligonie, to dokładnie wiedzą, bo tam mamy poligon do paintballu, tam jest super to miejsce. Mamy pakiety następujące, jednodniowy dla osób, które nie chcą przyjechać na całość, tak bo są zajęte albo... Yy, I to jest pakiet też z, z jedzeniem i z tymi wszystkimi atrakcjami, jest to pakiet Pilota mamy, pik, mamy pakiet jednodniowy Apacza, czyli jeżeli chcemy przyjechać, nie wiem, z, z synem albo z, z osobą towarzyszącą, która nie będzie latała, no to wiadomo, że jest pakiet Apacza, ale może się dużo dowiedzieć. No i też pakiety VIP-owskie, czyli trzydniowe dniowe na całość. Tutaj macie w tym podany też. Adres tej strony tego ośrodka. Jest też pakiet VIP obserwatora na 3 dni. Uważam, że to jest fajna sprawa dla osób, które chcą, nie mają tyle kasy, mogą sobie przyjechać tylko na jeden dzień jako obserwator. A jeżeli chcesz przyjechać na full i zyskać. To przyjeżdżamy na całość. Tu jest nieoficjalne jeszcze logo naszego święta. No, i tutaj jest kwestionariusz, żeby wiedzieć, czy będę z ekipą. Tu można sobie zaznaczyć, tak, przyjadę na przykład w trzy osoby, prośba o rezerwację trzyosobowego pokoju, i tak dalej. Jaki masz plany na rozwój? To jest ważne. I zobaczcie, ile opcji, jeżeli jestem zainteresowany. Tutaj. Fajną rzeczą jest też nauka latania FPV w akrom manualu. Jeżeli ktoś to wybierze, to prośba, żeby poćwiczył na symulatorze chociaż z 5 godzin. Jeżeli faktura, no to wiadomo na firmę. Tu są filmy, jak było na poprzednich edycjach, żeby zobaczyć, jak, jak ludzie odbierali te poprzednie edycje, żebyś mógł się wczuć mniej więcej w atmosferę i w klimat tego, co się dzieje. Także prośba o za, zapoznanie sobie się z tym. Ja wam ten link już chyba wrzuciłem, ale za chwilę jeszcze wrzucę ten krótszy link tutaj na forum. Myślę, że to jest fajne wydarzenie, bo jeżeli jedziemy na przykład na targi, tak? Słuchajcie, jedziemy na targi albo pokaz dronów. Ja byłem na pokazie w tym roku, jednym w Warszawie. Zresztą Grzesiek, który tutaj był dzisiaj, nie wiem czy jeszcze jest, był ze mną wtedy, więcej było ekip. Okazuje się, że tak naprawdę cały show i tak skradł Dominik z drony eksperta, bo wyciągnął nową awatę dwójkę i zaczęliśmy latać tą awatą dwójką. A okazało się, że Flykart, na który. Pojechaliśmy, on nie odpalił i był meblem. I tak samo jest na targach, tak? No co to jest za atrakcja, jeżeli jedziemy na targi, i oglądamy te wszystkie, nie wiem, drony i tak dalej, i, i, i co się dzieje? I my nie możemy odpalić Inspira trójki i zobaczyć, jaki, jaką jakąś zdjęć daje, tak? bo, bo chłopaki przyjechali tylko, żeby go postawić tam, na stoisku, i oni mówią, że jest to fajnie. A jak zapytasz się o najnowszy model O4. Tam na tych targach, to ci powiedzą: Nie, 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 i nic takiego jeszcze nie ma na rynku. No przecież to nic oficjalnie nie wiadomo na ten temat. No to widzisz, no to tyle się właśnie dowiesz, będąc na targach. Natomiast e tu jest duży aspekt jeszcze ludzki na takim święcie, bo zawierasz takie znajomości i takie relacje, które mogą cię mocno w przyszłości jeszcze pociągnąć do góry. Możesz z kimś współpracować, nauczyć się od tej osoby, kupić okazyjnie sprzęt albo pożyczyć w krytycznych sytuacjach, wymienić się. Ta osoba może ci pomóc naprawić. Chłopaki latają cały czas, bardzo fajna miejscówka, jesteśmy przy pałacu. I mamy tutaj drony. I ja wam powiem, że jestem mega najarany na to, na to święto. Jeżeli nam wyjdzie, to zrobimy drugie jeszcze w połowie września, bo to jest też fajny termin, już jest trochę chłodniej, ale są piękne kolory, A więc warto sobie zarezerwować miejsce. Ja na czacie podam wam jeszcze dokładnie ten link i to jest tutaj, mam to skopiowane w notatkach. Więc trzeba spróbować. Jeżeli nic nie zrobimy, to pozostaje nam tylko narzekać na przepisy, na króla Juliana, na rząd i na, na opozycję. A jeżeli zrobimy coś fajnego, to będziemy mieć poczucie takiego spełnionego życia i naszej wewnętrznej wartości, nie możemy się skupiać na narzekaniu, bo to jest taka cecha nasza narodowa, tak, trzeba to przełamać w sobie i pokazać, że jesteśmy w stanie zrobić coś więcej i że nasze życie ma wartość dodatkową, a nie tylko szarego konsumenta, który swoje środki przejada, czy konsumuje na zasadzie prostych dóbr elektronicznych i treści, nic z tego nie ma. Tak? Na koniec się okazuje, że my, jak wyjdziemy z pracy. Szef nam powie, do widzenia. To my nic nie umiemy, stojąc na środku skrzyżowania. Jesteśmy nigdzie, tak? Jesteśmy w tyłku. Który pakiet wykupić, żebyś nauczył latać FPV? Wystarczy, że będziesz tam. Będziemy mieć zajęcia. Grafik będzie polegał na wydarzeniu tak, że mamy na przykład dwa zajęcia, takie, że dla świeżaków będą pierwsze loty w goglach, to będą loty stabilizowane, tak? Choćby na 8 na Orliku takim większym. Z którego ciężko będzie ci uciec tą awatą albo N8. a dla osób, które już latają więcej i chcą przejść w manual, no to będziemy mieć specjalne zajęcia, na przykład dwie godziny takie, gdzie będziemy na miękkim podłożu, gdzie będziemy już przechodzić w manual. Tylko symulator jest do tego potrzebny, tak? bo nie ogarniesz tego bez symulatora. Więc trzeba będzie poćwiczyć wcześniej na symulatorze przynajmniej parę godzin. Myślę, że to będzie fajny pomysł. My go jeszcze będziemy promować z czasem i dużo atrakcji. Ja Wam powiem, że poznałem sporo świetnych ludzi, którzy po pierwsze się bardzo ucieszyli, jak z nimi rozmawiałem, że, czy przyjadą i pomogą mi w zorganizowaniu. Zwrócimy się też do mocnych firm o wsparcie. W gadżety i w pomocy pod kątem organizacyjnym, tak, żeby nam pomogły. Niekoniecznie muszą nam płacić, czy dawać kasę w takim sensie, żeby nam, nam dawać jałmużnę, ale jest wiele firm, które barterowo mogą nas wesprzeć. Więc mamy ponad pół roku na organizację, myślę, że to będzie mega. Ja jestem ambitnym człowiekiem i oczywiście chciałoby się to zrobić na poziomie Rotary Riot Rampage, tak jak mają Amerykanie. Natomiast wiadomo, że w pierwszej edycji no, nie będziemy mieć milionowych budżetów na to, bo będziemy operować kwotami y, o wiele mniejszymi w stosunku do Roots Riot Rampage, ale moją ambicją jest to, żebyśmy mieli świetne obiekty jeżdżące i latające, które można filmować i też zrobić dużo takich wydarzeń i, i zaangażować tak ludzi, żeby mówili kurde, jeszcze czegoś takiego nie robiłem I, i wiem, że w życiu codziennym tego nie zrobicie, bo po prostu nie ma na to warunków, a, a tego typu aktywności, jak będziemy robić tam, zdarzają się cholernie rzadko I, a poza tym jeszcze masz to, że masz wyrozumiałych ludzi, którzy robią to samo, co ty, nie? Nikt nie spojrzy na, na ciebie i nie powie, no kurde, co on robi w tych goglach, albo on zaraz tutaj nam wszystkim zrobi krzywdę, albo proszę natychmiast wylądować tym dronem i go zgasić, a teraz będzie dla pana mandat, tak? Na tym to polega. Wyżywienie jest, oczywiście. No. To są kwoty wysokie, dlatego że tam jest pełne wyżywienie weekendowe i pobyt, tak? Czyli to, to nie jest tak, że, że, że ja biorę 1000 zł za wszystko i mówię chłopaki, no to teraz zrobimy ognisko, a później sobie po prostu polatamy na polance. To nie na tym polega. Tam, tam ma być sporo atrakcji i, i zresztą zobaczcie sobie te filmy, które są na dole, bo tam już przynajmniej pokazuje część tych atrakcji, które mieliśmy na, na plenerach, ale to, to była dopiero na miastka.